Dzień dobry. Cóż mogę powiedzieć? Testujemy grę, która jest duchowym spadkobiercą Pacera. Wipeouta, nazywa się Pacer. Jest zrobiona przez ludzi, których Sony zamknęło, bo Sony zamknęło im studio. Jak to powiedział pewien znany humanista, to jest zwykła podróbka, a prawdziwe wipeouty były na PlayStation. Tak, tym razem strasznie mnie cieszyła ta wymiana zdań z pewnym fanem Pacera. Więc powtarzam ją chyba czwarty raz. Więc to jest gra, to jest Wipeout na pecety. Zobaczymy, jak bardzo się różni od Wipeouta, bo pewnie musieli coś zrobić, żeby Sony ich nie dojechało w sądzie. No i tyle, ale to są ci goście. Pierwszy kontakt. Jest kilka tego typu gier. Jest jeszcze jedna produkcja, dużo bardziej pixelartowa, której tytuł mi teraz wyleciał. Żadnej z nich nie testowałem, powiem szczerze. Więc możemy sobie zrobić teścik. Testowałem klona z kolei, bo pewnie jak ktoś będzie się mylił, to klona Laurel Cage'a, który nazywa się Grip. Ma być tak, jakaś dobra techniawa z dyskotek, bo z tego słynął Wipeout. I co? I miły gameplay. Zobaczymy. Mikro pyta, czy osoba, która krytykowała twórców, że robią podróbkę, ma program. Może? Okej. Okay. Wanter pyta o Dual Universe. Muszę go znowu zainstalować i znowu pograć. Zapomniałem o nim. Dexter pyta, Grip obsługuje headsety. Jakby co? Więc można sobie rzygać, mam bardzo ładną reklamę, gdzie się tam postać właśnie rzyga jak androidy w filmach Ridleya Scotta. Dobra, ponieważ nie ma języka, który jest nam bliski, jestem ciekaw dlaczego, to wybierzemy taki język. Szczerze nie wiem, co to jest nawet. Nie wiem, co mam zrobić. Weźmiemy taką tą. Ok. Więc sprawdźmy jak zawsze. Na przykład mam teraz duży problem i będę to powtarzał na każdym kroku. Mam duży problem z Ghost Runnerem, który podoba mi się, ale na przykład nie obsługuje pełnego ekranu, przez co gra chodzi. Zresztą ma dużo problemów, ona chodzi fatalnie w ogóle. Audio, rozgrywka, kamera, która się trzęsie, sterowanko, wibracje i można wybrać utwory. Nie widzę opcji związanych z bardziej finezyjnym ustawieniem ekranu, bo na przykład to, co bym chciał, to żeby tu były 144 Hz. Ale nic takiego się nie dzieje. Więc cóż, zacznijmy od karierki. I zobaczmy, tutaj głębokiej filozofii nie będzie, tak? Trzeba tylko obczaić, którym się strzela i którym się lata. I tyle. Widzimy, że mamy jakieś specyfiki pojazdów. Zacznijmy od bazowego i zobaczmy, co się stanie. Jak ocena Oculusa po czasie? Najlepsza rzecz, jaka spotkała VR. I no, powtarzam, nie? Najgorsza rzecz, która spotkała VR. Czego jest Redout. Jeszcze jest jeszcze jedna gra. Chyba, że to był właśnie Redout. Zaraz potem sprawdzimy. Że jak duchowy spadkobierca gry z PS, to gra jak na PS. Nie, no przecież... Rezydenty 1 i 2 też były grami z PS-a i chodziły zajebiście. W sensie były dostosowane do dzisiejszych czasów. Dobra, nie mam pojęcia nawet jak się steruje, powiem szczerze. Liczymy na... Ale to wygląda jak Wipeout, jest dokładnie ten sam styl tras. Tak? To po prostu widać, że to są ci twórcy. Ładne pobocza. Tak, gra zainstalowałem niestety na dysku twardym, magnetycznym. Więc to jest past gen. Chyba, że coś trzeba poklikać. Ale rozumiem, że to jest loading, niestety. Jest jeszcze Fast RMX. Nie było jeszcze jednej gry? Sprawdzimy. Że loading jak w GTA. To gra na next gen ewidentnie. Ja ją zainstalowałem na HDD-ku i już czuję, że cierpię z tego powodu. No i tak, myszka się nie chowa. To jest takie sobie. I mam nadzieję, że będą 144 Hz, bo bez nich to będzie dosyć słabo, przyznaję. Chyba, że to jest jeszcze, może być tak, że to jest pierwszy loading, gdzie coś tam kompilowane jest jądro gry.
Chiller jeszcze mówi, że był Hover Ace. Więc chyba chodziło mi o Redouta. Redout ma taką grafikę lekko PSX-ową, nie? W sensie to jest bardzo, nawet prawie że low poly, nie? Nawet w skali gier. Czekaj, robota mówi, że statystyczny gracz traci 3 lata na loadingi. Ale w jakim czasie? W czasie 3 lat, czy w czasie całego życia? I tak to jest tymczasem. Dawno nie widziałem takiego drugiego loadingu. Zakładam, że to jest jakiś pierwszy loading. Gdzie gra rozpakowuje, instaluje się jeszcze. Tak? A byłby to taki sobie pierwszy kontakt. Zakładam, że tu będzie, mogą przewinąć. Nie? Tutaj ksyntofon dasz parę reklam. Żeby widzieli, kiedy jest na początku reklama, jak się zaczyna, i potem reklama, jak się kończy. Byłem bardzo pozytywny. Zastanawiamy, że to jest wypadek. Oj, słychać ptaki. Okej. Okay. Pan Beko Morowski pytał o Shakedown Hawaii. Mam tę grę i na Switcha, i na PC-ta, i za żadną z kopii nie zapłaciłem. Oj, jest. Jest 60 Hz niestety. Boję się, że to może być niestety... Czy gra może być pomyślana o czymś takim? Tu jest jakiś cinematic. Okej. Okay. Taki sobie ten cinematic. 3, 2, 1, go! Wipeout, czyli oho, ścinki, hamulce aerodynamiczne, które tu występują. Branie bonusików. Totalnie nie wiem, którym się strzela, ani robi inne rzeczy. Więc na razie to jest totalnie bieg patriotyczny, chociaż też. Ale przede wszystkim pacyfistyczny. Dobra, sprawdźmy sterowanie, bo to nie jest, widzę, gra. Tam był jakiś training, ale wiadomo, kto by się tym przejmował. Śmieszna sprawa. Okej. Okay. Trzeba wtedy używać ten gałki. Więc tak, to co mnie intryguje. Kurde, gra dostała jakiegoś laga. A się przyspiesza. Skręca się na gałce. Hamulce aerodynamiczne są na spustach. I jest sterowanie dziobem. To jest dokładnie Wipeout. Bronie są na tych całych RB i RB. Jest boost pod X-em. No i to jest tyle. Chyba wszystko mamy. Jak mi się podoba muzyka? Tylko nie wiem, czy może gram... Aha, pad mi się wyłącza i włącza. I jest to bardzo przyjemne. To jest Wipeout. Dziwię się, jakich stron nie dojedzie. Tutaj nie ma w ogóle co tam. Jak ktoś grał w Wipeouta, poczuje się jak w domu. Nawet nie wiem, czy sterowanie jest to samo. Jest strasznie przyjemną grą. Więc tak, odpowiemy jeszcze na pytanie, czy działa w tym multik. No bo chyba już w tych czasach gra się tylko z kolegami ze siedla, a nie z botami. No i pokojowo udało się nam rozjechać się ten wejmenc. A więc spędzi nas, muszę zrobić pauzę, żeby się podrapać. Przepraszam. To jest, rozumiem, najwolniejsza klasa pojazdu. Teraz tak, osłona zjechana i widzę, że się nie da. Boost nie zebrany, boost się zbiera z tych kul. Zakładam,
prościutki pierwszy tor dla dziecka, a nie poważny tor na później. Więc tak, co mnie intryguje? Czy będą jeszcze replayki? To jest chyba osłona. Da się włączyć 144 Hz. Możliwe, że twórcy, racji tego, że byli wychowani na konsolach, to nie wiedzą, że już mamy XXI wiek tutaj w komputerowie i trochę gramy już w wyższej jakości na odświeżaniu, tak? Strasznie fajne to jest. Jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że loadingi będą szybsze. I replaye są ładne. I teraz patrzę na wasze opinie. Dużo grałem w Wipeouty kiedyś. Absolutnie szanuję tę serię. Szkoda, że Sony sobie ją zabiło. Więc tak, replayu widzę nie ma. Zobaczymy teraz, jaki jest komfort gry związany z loadingami. No bo to jest coś, co będzie psuło zabawę. To jest w ogóle najlepszy feature związany z nowymi konsolami. Że tam jest to szybkie włączanie, ten quick boot. I gry zawieszone w... po zrzucie ich pamięci. Jestem ciekaw, czy da się to przenieść na pecety. Żeby wyłączyć FalSync. Zaraz zobaczymy. Jak na razie największym problemem będą te przestoje. To jest straszne, co się teraz dzieje. W sensie to jest... Na PSX-ie to by przeszło, nie? Albo na Atari 800 XLXE. Że czekasz kilkadziesiąt minut na loading. Halo? Albo że masz czarny ekran. Tak? Halo? Znowu mnie zbanują na Twitchu za... Oj, gra działa jakby, co? Sobie, tak? Unreal Engine Game. Nie, to są dwa te. Jest Pacer i Unreal Engine 4 Crash Report. Dobra, okej. Okay. O Jezu. Wyślij i zamknij. Kurde, no więc fajnie. Ona chyba trochę kosztuje w tym. Może czas na nowy sterownik. Nie sądzę, żeby to była wina sterownika, absolutnie. Nie przesadzałbym z rolą Nvidii pod tym względem. Jednak standaryzacja niektórych rozwiązań zrobiła swoje. Nie musimy się aż tak bardzo bać o nowe sterowniki. Natomiast nie zmienia to faktu, że twórcy tutaj ostro ofunęli. Niestety, tak wygląda pierwszy kontakt. Kurde, gra spoko, ale no, liczymy, że się nawrócą. Domyślnie kosztuje 140 w porywach do 120 zł. Jak na niszowość to by było wybaczalne, ale jakość jest niestety... Sam gameplay jest bardzo fajny, ale technicznie ktoś tutaj mnie oszukał. Taka gra musi mieć najważniejszym dla mnie, najważniejszą cechą tej gry jest to, że można szybko wejść, szybko zrobić swoje i szybko ją wyłączyć. I to będzie duży problem, kiedy tutaj będziemy się użerali z tym systemem. Zajmuje chyba 12 GB, zaraz wam powiem, dobra? Znaczy, powiem szczerze, po prostu ją mogę przeinstalować na ten... Możemy zrobić, okej, okay, dobra, żeby nie było. To nie zajmie długo, tak, bo może faktycznie tak, gra jest zoptymalizowana pod 2021 rok, czyli świat, gdzie dyski HDD są tylko już na serwerach muzealnych. W obliczu czego pokażę wam magiczny feature Steama, gdzie Gabe Newell pozwala bezboleśnie, tutaj z wartość z dokładnością do megabajta, ile zajmuje gra. Gabe Newell pozwala przenieść folder. To jest na upośledzonych okienkach działające. Powinno trwać bardzo mało. Ale zobaczymy. Co tam jest? Pytanie jest o koniki. Grę RDR? Koniki, co? Nie wiem. Okay.
że w czasie loadingu pokonałbym CTSG w Ghost Runnerze. I tutaj po raz kolejny wrócę z moim rantem. Ghost Runner ma fatalną optymalizację. To jest oficjalne. Myślałem, że to jest błąd, bo mam dosyć specyficzne ustawienie monitorów. Mianowicie duplikuję jeden monitor z różnymi częstotliwościami. Ghost Runner ma tak fatalną optymalizację. Nie ma w nim w ogóle trybu pełnego ekranu prawdziwego. Jest tylko okno bez ramek, tak zwane. To jest dramat. Gra lubi ściąć. Czasami odpala się i działa w 30 klatkach. To jest jakiś random. To jest naprawdę źle zrobiona gra. Liczę, że się nawrócą i będą ją jeszcze wspierać. Tak? Ale no... Kurde, jestem bardzo rozczarowany tym, co się dzieje w Ghost Runnerze. Okej, gdzieś tam się to pobiera. To niestety jest ta zagadka, którą stworzył Gaben, że to okienko z paskiem postępu, ono sobie znika, zagina na zawsze, można powiedzieć. Gdzieś jest, ale nikt nie wie gdzie. Gdzieś się ukrywa pod Steamem. No ale chyba się przeniosło po prostu. O, załóżmy, że tak było. Że pobieraj na dole, nie tam. To właśnie tam, nie ma tego w tym. To nie wchodzi pod pole pobierania, to jest co innego zupełnie. Okej. Załóżmy więc, że to jest gra już z przyszłości. Ze standardu konsolowego, gdzie jesteśmy wszyscy na SSD. Zobaczmy. Że wczytuje się 2 sekundy krócej. A, absolutnie tak może być. Więc jeszcze raz, przyjrzyjmy się ustawieniom. Ktoś tam zasugerował, by wyłączyć synchronizację pionową i ten pomysł może poskutkować czymś dobrym. Kursor oczywiście myszki nie znika. O, ho, 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 ho. Dobra. Mamy 800 klatek, to są bardzo dobre liczby. To jest coś, co możecie ten... Nie pokazujcie Nvidia, bo mi nie wyślą mi nowej karty, jak zobaczą, że tak dobrze mi gry chodzą. Jest online swoją drogą. Możemy więc stworzyć ten swoje lobby. Możemy skorzystać z matchmakingu i zobaczyć na listę serwerów. Nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś szaleństwa. Tak, bo to jest niestety gra dla boomerów, którzy grali w Wipeouta. Młodzi ludzie jeszcze grają w wyścigi w ogóle, czy już ten? Już wolą się ścigać na żywo, bo teraz kraj jest bogaty, więc... Pewnie jakoś tak się żyje, więc jeszcze raz. Skorzystamy z tego. To są 3 trasy, które przejdziemy jeszcze raz. Pójdziemy w Agility? Rozumiem, że musimy brońki sobie wybrać przed tym. Damy long range i zobaczymy, co się stanie. Edwin pyta, kiedy Among Us w weekend? Dobra, a możemy jutro zrobić. Jutro będę od 12 do 18 na Nvidia. Mam tylko pokazać jakąś grę z RTX-em, którą będzie Legion? Ej! Jest szybciej, nie? Co? Halo, macie dowód na to? Ktoś to ogląda? Ktoś to nagrywa z was? 3, 2, 1, go! Dobra, mamy... Czy bronię musimy wybrać dużo wcześniej, jeśli chcemy z nich korzystać? To są jakieś te różnice w stosunku do RTX, do Wipeouta? Bronie nie są... Tam jest kategoria broni Disruptive. To rozumiem, nie jest tego typu broń, ponieważ nie wytrąciliśmy tego pojazdu w ogóle z jego toru lotu, co było znamienne dla Wipeoutów. Brakuje mi poziomów trudności. Bym sobie dał, żeby te boty były jakieś super inteligentne. Niestety widzę, że jest ostry handicap. Ale to pewnie będzie dopiero widoczne w multiku. Jakaś sensowna walka. Z
teraz ich zgubić i tak naprawdę to tyle. Jest to ładne sterowanie dziobiem, widzicie? Można podbić troszeczkę dziobek, żeby ten... To jest znak prostoznawczy wipeoutów. Że czuć, że to jest w trzech wymiarach wyścig. O, tutaj troszkę stuknęło. Szczerze nie znam zasad, bo podejrzewam, że te dolne wskaźniki mają jakąś specyfikę ciekawą. Kiedy je się odblokowuje i tak dalej. Ale jest to bardzo przyjemna gra. Tory są spoko. To pierwszy tor nie jest źle. Liczymy na jakieś piękne, spektakularne miejsca. Pętle. Brakuje trochę replayów. No ale cóż. Do dwóch osób na świecie, którzy się nimi jarają, pewnie nie warto robić. Liczy, tak, liczy się tylko chwila. I uwaga. Ostatnia prosta praktycznie. Tak, jest prosta, bo są zakręty jeszcze. Okej. Tak, lider. Więc cóż, dużo lepiej chodzi faktycznie na SSD. Ale tak nieporównywalnie lepiej. To co się dzieje. O! Te trasy są bardzo dobre, muszę przyznać. Ta gra jest w ogóle dużo wyższej klasy niż to, co nad czym jak na początku się rozwijał grip. Oho! Co jest? Pad mi się odpiął. Jezu, wiedziałem, przepraszam. O Jezu. Dobra, zobaczymy jak działa handicap. Mam strasznie słaby kabel. Są koparki, jak widzicie. AI jest takie sobie. Nie stanowi żadnego wyzwania. Chociaż to może już ten... Było tak to jest fajna, szybka trasa. Zobaczymy, czy uda się nadgonić. Wydaje mi się, że będzie słabo teraz jednak. Ale takie kombaki są typowe dla tych arkadówek. Na 3. No i chyba, że jestem pierwszy, więc niestety sztuczna inteligencja tutaj jest słaba. Albo inaczej, więc zoptymalizowana pod jakieś tam amyby wyścigowe. Bo tutaj wcale dobrze nie jadę, nie? Nie wiem, no jak to z waszego punktu widzenia wygląda. Feeling jest świetny.
czuć wysoką jakość produkcji. I cała nadzieja w tym, co nie nastąpi, czyli jakby multik fajnie działał, ale nie sądzę, żeby było aż tak wielu sympatyków. Więc pewnie gra będzie taką ścigałką dla relaksu. Co tam, Patrons dałbym jeszcze dolce? Tak, liczymy, że coś się z nią stanie. Nie wiem, Microsoft ją da do Game Passa, tak? Do popularności jej nie wróżę, no wyścigi są niestety już niszowe, prawda? Że podróbka Wipeouta. No tak, to twórcy podrobili. Tak? To jest tak samo, jak można powiedzieć, że Fallout jest podróbką Wastelandu. Bardzo podobna sytuacja. Sorry, nie przewijam tych filmików, bo... A, ładne są. Patrzcie, jak ten, nie? Jakaś tutaj kałuże się zbierają, kondensacja na krawędzie. Risen, podróbka Gothica. Dokładnie, Mikro, dziękuję tutaj za ten. Więc chcę tylko zobaczyć, co się stanie po tym prologu. Będziemy mieć wybór pojazdów. 3, 2, 1, go. Poziom trudności. Strasznie to jest ładne, to jest to spaghetti, które się ciągnie za pojazdami. Są te niby buildy, które tworzymy. Ale powinniśmy się ich zaraz pozbyć. Nie sprawdziłem jednego, czy są widoki. W Wipeoutie lubiłem jeździć z widokiem, wiadomo, z maski. Co było troszeczkę patologiczne. Mam nadzieję, że nie ściemiam. Wydaje mi się, że taki widok był. Hiperboosta w ogóle, tego nie chcę używać, użyjemy go tutaj, żeby zgubić cały, wybić się przed peletą. Niestety zła kontrola statku sprawiła, że wszedłem bardzo brzydko w ten zakręcik. Na replayu by to wyglądało fatalnie, ale replayów nie ma. Nie wiem, na jakiej zasadzie boost się ładuje. To chyba po prostu za jakiś... Tylko się ładuje spokojnie, bez niczego. Próbują mnie upolować, no ale powodzenia. Zobaczcie, że sobie zostawiłem troszeczkę jeszcze dopalacza na ucieczkę. I... jesteśmy. Okej. Żyjecie? Strasznie relaksujące, bardzo mi się to podoba. To jest bardzo dobry rok dla wyścigów takich zręcznościowych. Art of Rally, teraz to są bardzo fajne tytuły. Tak, złote, a skromne. No i co teraz? Kurde, tak się... Dobra. Jest kampania. Wygląda to jakby było niedorobione, bo opisy się nie zgadzają. Nie? Gagarin, Yangtze, Gertruda. Rozumiem, że przechodzimy po prostu... Tak, zaraz. Jest set one, gdzie podpisujemy ten.
i wybieramy jakąś ścieżkę życia. Quick play następująco wygląda tak. Wybieramy sobie tryb eliminacja, destrukcja, sztorm. Flow momentum. Okej. Okay. Więc jak weźmiemy ten, to jest klasa prędkości. Nie, czy elit jest najszybsza? 10 pilotów kolizje. To jest ładne. Tylko rozumiem, że trzeba coś zapłacić, żeby odblokować. Można wybrać porę dnia, co jest spoko. Czy się go odteguje, czy jedziemy przód do tyłu. I tu możemy sobie już pogrzebać. Zawsze lubiłem to z takim katamarańskim kadłubem. Voxel, a Voxel chwyta nazwą. Kosmetyczność. Damy. To będzie szybkie, więc agility będzie miało sens. Zobaczymy, czym jest track control. I jeszcze zobaczmy ostatnią. Co do klonów Wipeouta. Ze spoko multi, to RMX na Switchu żyje. RMX na Switchu, muszę Switcha odzyskać. Pożyczyłem go i zniknął. No ładnie. Czerwone światła w tunelu. Odbicia. Skały. Woda, która lekko wylewa się na tor. I odpowiem tylko dlatego, bo nie będę już męczył. Żeby pokazać jaka będzie prędkość. Czy będzie duża, czy będzie mała, czy odczuwalna? 3, 2, 1, go! Powinny być już szybkie te samochodziki. I to jest to, i tu się zaczyna prawdziwa gra. Gdzie już trzeba mikrować. Tak, trzeba kontrolować to. Tamte prędkości to jest wiadomo, są wyścigi wózków w supermarkecie. Tor jest ciasny, gameplay jest ciasny. I tutaj już troszeczkę bez znajomości toru, bez ostrego manipulowania, widzicie co się dzieje, odbijam się od bandy do bandy. Tak, hamulcem aerodynamicznym jest absolutnie ten. Tak, nie można już trzymać spustu bezmyślnie. Spusty, czyli gazu tak naprawdę. Są fajne, proste. I zdrowia już nie ma. Świetnie, to jest super akcent na koniec. Pokazuje, że to jest next-killowa gierka, którą będę sobie absolutnie z radością chyba masterował. Dobra, więc tak, wnioski. Działa na SSD. Wydaje się trochę niedorobiona, bo chodzi dziwnie. Ale fani chyba będą zadowoleni. Tak? 120 zł, zawsze jest zasada, jak nie chcesz, to poczekaj roczek i dowiedzę ci wtedy Tim Sweeney doda w chipsach. No i to tyle, jeśli chodzi o wrażenia Spacera. Mi się podoba. Czy jeździ się wsadem? Grałem na padzie tylko. Więc nie wiem, jakby było na klawiaturze, ale może nie być źle. Tadam.